Patryk urodził się w Brytanii w roku 385 w rodzinie chrześcijańskiej. Nosił celtyckie imię Sukat. Kiedy miał 16 lat, korsarze porwali go do Irlandii. Przez 6 lat był tam pasterzem owiec. W tym czasie nauczył się języka irlandzkiego. Na przypadkowym statku udało się mu zbiec do północnej Francji. Tam kształcił się w dwóch najgłośniejszych wówczas szkołach misyjnych, Erins i w Aux. Podjął studium przygotowujące go do pracy na misjach. Był uczniem świętego Germana. Przez pewien czas przebywał w Italii i w koloniach mniszych na wyspach Morza Tyreńskiego. W tym czasie zmarł w Irlandii, wysłany tam na misję przez papieża świętego Celestyna I, biskup święty Paladiusz. Postanowiono na jego miejsce wysłać Patryka. Na biskupa wyświęcił go papież w roku 432 i wysłał go do Irlandii. Patryk zastał tam małe grupy chrześcijan, ale stanowiły one wyspy w morzu pogaństwa. Krajem rządzili naczelnicy szczepów i znakomitych rodzin. Kapłani pogańscy zażywali wielkiej powagi. Patryk swoim umiarem i podarkami zdołał większość z nich pozyskać dla wiary. Obchodził poszczególne rejony Zielonej Wyspy, wstępując najpierw do ich władców i prosząc o zezwolenie na głoszenie Ewangelii. W Armagh założył swoją stolicę. Stąd czynił wypady na cały kraj. Nie jeden raz przeszkadzano mu w jego misji. Zdarzały się nawet zamachy na jego życie. Na ogół jednak praca jego miała ton spokojny. Spotykał się z życzliwością tak poszczególnych władców, jak i miejscowej ludności. Aby sobie nie zrażać władców niektórych grup etnicznych, dla poszczególnych szczepów ustanawiał biskupów. Kapłanów, których zadaniem było niesienie im pomocy, podobnie jak to uczynił święty Augustyn i święty German, zobowiązał do życia wspólnego na wzór klasztorów. Do liturgii wprowadził obrządek, jaki wówczas był powszechnie przyjęty w Galii. Do nawrócenia całej wyspy święty Patryk potrzebował wielu ludzi. Misjonarze na jego apele zgłaszali się tłumnie. Największą wszakże pomocą byli dla niego mnisi. Z nich to tworzył ośrodki duszpasterskie. Tak więc w Irlandii powstał jedyny w swoim rodzaju zwyczaj, że opaci byli biskupami, a mnisi w klasztorach ich wikariuszami. W tej pracy okazał się dla Patryka mężem opatrznościowym, święty Kieran. Według podania Patryk miał wręczyć Kieranowi dzwon, którym tenże zwoływał mnichów i wiernych na wspólne modlitwy liturgiczne. To było także osobliwością Irlandii. Zwyczaj dzwonienia na nabożeństwa rozpowszechnili mnisi irlandzcy po całej Europie. Patryk upowszechnił także zwyczaj usznej spowiedzi. Dotychczas bowiem wyznanie grzechów odbywało się publicznie. Ostatnie dni swego życia spędził Patryk w zaciszu klasztornym, oddany modlitwie i ascezie. Utrudzony pracą apostolską oddał ducha Panu 17 marca 461 roku w Ulsterze w północnej Irlandii, które to miasto stało się odtąd stolicą prymasów irlandzkich. Patryk przeżył około 76 lat, w tym około 40 w Irlandii, która czci go jako swojego apostoła, ojca i patrona. Święty Patryk jest także patronem inżynierów, fryzjerów, kowali, górników, upadłych na duchu oraz dusz w czyśćcu cierpiących. Czczony także jako opiekun wiosennych siewów i zwierząt domowych. Zwracają się do niego także lękający się węży i ukąszeni przez nie. W ikonografii święty przedstawiany jest w stroju biskupim. Jego atrybutem jest liść kończyny, którym posługiwał się święty Patryk dla wyjaśnienia prawdy o Trójcy Przenajświętszej. Innymi atrybutami są mitra, pastorał, krzyż, księga, chrzcielnica, węże oraz harfa. Módlmy się. Boże, Ty posłałeś do ludów Irlandii świętego Patryka, biskupa, jako apostoła Ewangelii. Spraw przez jego zasługi i wstawiennictwo, aby chrześcijanie zawsze oznajmiali ludziom cuda Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.